Witajcie! Dzisiaj proponujemy Wam wycieczkę do świata prehistorycznych gigantów zamieszkujących naszą planetę dawno temu. Przyjemnego oglądania! od 62 do 59 milionów lat temu w błotnistej dżungli Kolumbii żył największy znany nauce wąż – Tytanoboa. Osiągał on długość 15 metrów i ważył tonę. W 2009 roku podczas wykopalisk prowadzonych w kopalni węgla leżącej w pobliżu miasteczka Cerrejón zespół biologów i paleontologów natrafił na skamieniały szkielet olbrzymiego węża. Po dokładnych badaniach uczeni zorientowali się, że dokonali sensacyjnego odkrycia. Ten kolosalny gad przypominał współczesnego boa dusiciela, ale był o wiele większy niż dobrze znana nam anakonda zamieszkująca dżungle Amazonki. Tytanoboa żył w błotnistych lasach i mógł zabić i zjeść każde ówczesne żyjące zwierzę. Na lądzie był dość powolny i nieporadny, prawdopodobnie nie stanowił zagrożenia dla szybko poruszających się zwierząt. O wiele większe niebezpieczeństwo stanowił za to w wodzie. W błotnistej dżungli tytanoboa mógł żyć zadziwiająco długo dzięki nieprzerwanie padającym deszczom, bogatej roślinności i obfitości pożywienia. Wzburzone rzeki pozwalały mu pływać w głębinach, na lądzie pełzał wśród drzew dżungli. Rzeki, w których tytanoboa czuł się jak ryba w wodzie, roiły się od gigantycznych żółwi i krokodyli. Prehistoryczny gad, prawdopodobnie jak współcześnie żyjące boa, nie był jadowity. Ze swoimi ofiarami rozprawiał się tak samo jak dzisiejsi dusiciele. Owijał się wokół nich i je zaciskał. Zainteresowanie naukowców największym wężem na świecie wzrosło również dlatego, że istota o podobnych rozmiarach po prostu nie przeżyłaby w dzisiejszym klimacie. Dla podtrzymania funkcji życiowych 15-metrowego zimnokrwistego gada średnia temperatura powietrza musi wynosić 30 do 34 stopni. Widocznie właśnie taki klimat panował na Ziemi 60 lat temu. Lubicie skorpiony? O ile nie jesteście entuzjastami egzotycznej kuchni, to przypuszczamy, że raczej nie. A teraz wyobraźcie sobie skorpiona niemal metrowej długości. Pulmonoskorpion, największy skorpion w historii naszej planety, żył 338 milionów lat temu. Odkryto go niedaleko wioski Kirkton w Szkocji. Sądząc po skamielinach, ten gigantyczny pajęczak osiągał 70 cm długości. Zwierzę zbadano na podstawie szczątków młodych osobników o rozmiarach od 13 do 230 mm. Współczesne stawonogi nie mogą dorastać do tak ogromnych rozmiarów. W epoce karbonu zawartość tlenu w atmosferze była jednak wyższa niż obecnie, klimat cieplejszy, dlatego wówczas wszystkie zwierzęta osiągały naprawdę duże rozmiary. W porównaniu z ówczesnymi największymi stawonogami, pulmonoskorpion wydawałby się prawdziwym karłem. Niektórzy uważają, że warany to dość przerażające stworzenia. Widzą w nich 3-metrowe bezskrzydłe smoki lub dinozaury, które cudem przetrwały do naszych czasów. Groźne i nieprzewidywalne. Kiedyś, dawno temu, australijski kontynent zamieszkiwała siejąca grozę wersja ówczesnego jaszczura – Megalania, przy której waran z Komodo wygląda jak malutki gekon. Według obliczeń uczonych długość ciała tego gada wahała się między 4,5 a 9 metrów, a jego masa sięgała ponad 2 ton. Megalania prawdopodobnie lubiła przebywać na trawiastych sawannach i w rzadkich lasach, gdzie polowała na większe ssaki takie jak diprotodony, palorchestesy i zygomaturusy. Podobnie jak współczesne warany z pewnością nie gardziła padliną. Sądzi się, że te wielkie jak krowy jaszczury żyły w pleistocenie, pojawiły się 1,6 miliona lat temu, a wyginęły 40 tysięcy lat temu. Dzięki filmowi Epoka Lodowcowa, w którym jednym z głównych bohaterów był Diego, tygrys szablozębny, pewnie wszystkie dzieci i dorośli wiedzą, że naszą planetę zamieszkiwało kiedyś właśnie takie zwierzę. Czy rzeczywiście istniało takie stworzenie? Dzięki znajdowanym na niemal wszystkich kontynentach szkieletom uczeni dowiedzieli się, że w okresie między 20 milionów a 10 tysięcy lat temu niemal całą Ziemię z wyjątkiem Australii i Antarktydy zamieszkiwały koty o niezwykle długich kłach. Zaliczono je do osobnej podrodziny, kotów szablozębnych. Przez długie lata uważano, że były one tak wielkie jak współczesne tygrysy czy lwy.
Jednak później okazało się, że występowały w różnych rozmiarach. Do tej pory bez odpowiedzi pozostaje pytanie, po co kotom długie kły? Z jednej strony takie zęby pozwalały zadawać ofiarom bardzo głębokie rany, z drugiej łatwo je było złamać. Poza tym ich paszcze musiały się rozwierać na 120 stopni, przez co wydatnie zmniejszała się siła ugryzienia. Istnieje wersja, według której kły miały jedynie znaczenie estetyczne i służyły do wabienia płci przeciwnej, ale wersja, która twierdzi, że kły służyły do zadawania głębokich ran, brzmi bardziej prawdopodobnie. Deinozuch to wymarły krokodyl, który siał przerażenie wśród zwierząt zamieszkujących Amerykę Północną około 80 do 73 milionów lat temu. Jego rozmiary zaskakują. Długość tych zwierząt dochodziła do 12 metrów, a masa do 8,5 tony. Mimo wielkich rozmiarów, zewnętrzny wygląd deinozucha nie różnił się bardzo od współczesnych krokodyli. Podobnie jak aligatory, miał on szeroką paszczę o lekko rozszerzonym końcu. W 2002 roku David Schwimmer oszacował siłę zaciskania szczęki deinozucha na 18 kilonewtonów. Ponieważ dinozaury żyły w tych samych czasach, deinozuch mógł się żywić niektórymi z nich, wykorzystując taktykę polowania analogiczną do tej, której używają współczesne krokodyle. Zwierzęta czaiły się na ofiarę w płytkiej wodzie, chwytały ją, ciągnęły na głębinę i tam czekały, aż utonie. Potem rozszarpywały jej ciało na części, obracając się wokół własnej osi, po czym długo odpoczywały. W epoce dinozaurów żyło wiele ogromnych stworzeń. Podczas gdy rządziły one na lądzie, kto królował w powietrzu? Kto był największym stworzeniem na niebie? Odpowiedź jest prosta. Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, tak nazwano największe latające stworzenie na cześć azteckiego boga węża, który potrafił połknąć słońce. W istocie ten olbrzym mógł sobą zasłonić naszą największą gwiazdę. Wyobraźcie sobie, że rozpiętość jego skrzydeł dochodziła do 12 metrów. 12 metrów to 4 piętra domu. To naprawdę gigant. Jak tak wielkie stworzenie mogło wznieść się w powietrze? Nic trudnego, przy swoich rozmiarach Quetzalcoatl ważył tylko 150 do 200 kg, nie tak wiele. Jego długi na 3 metry dziób pochłonąłby człowieka wraz z głową. To monstrum zamieszkiwało Amerykę Północną i żywiło się padliną. Uczeni sądzą, że ten pterodaktyl polował rzadko i tylko z głodu. Istnieje teoria, że żywił się również rybami. Przelatywał nad wodą z otwartą paszczą i w odpowiedniej chwili zanurzał dziób. Pterozaury wyginęły 66 milionów lat temu, ale wciąż są najbardziej zagadkowymi istotami, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi. Pod koniec mezozoiku wiele gadów wymarło, ale w odróżnieniu od dinozaurów, pterozaury nie zostawiły po sobie żadnych, nawet dalekich potomków. O ich pochodzeniu niemal nic nie wiadomo. O tym, jak żyły te latające jaszczury, można domniemywać tylko na podstawie skamieniałości. Przede wszystkim pierwsze pterozaury były niewielkimi, owadożernymi zwierzętami przypominającymi skrzydlate jaszczury. Rozpiętość ich skrzydeł nie przekraczała 40 cm, a długość ich życia kilku lat. Późniejsze jaszczury żywiły się rybami i mięsem i żyły do 40 lat. W odróżnieniu od ptaków, pterozaury nie miały piór, tak istotnej przy lataniu cechy. W miejscu piór w skamielinach widnieją podobne do sierści włoski. To budzi domysły uczonych, czy pterozaury nie były przypadkiem, jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, gadami ciepłokrwistymi. Przy lataniu konieczna jest umiejętność szybkiego rozgrzewania mięśni, co jest pośrednim dowodem na ciepłokrwistość tych stworzeń. Kolejny hollywoodzki film o rekinach. Próbuje nastraszyć widzów teorią o tym, że megalodony, olbrzymi prehistoryczni przodkowie żarłaczy białych, przetrwały do naszych czasów. Co wiemy o tych gigantycznych drapieżnikach prehistorycznych oceanów? Większość informacji o megalodonach pochodzi ze znalezionych zębów tego olbrzyma. Są one tak wielkie, że przez długi czas brano je za pozostałości smoków lub wielkich węży morskich. Szkielet megalodona, tak samo jak w przypadku wszystkich rekinów, składał się z chrząstek, nie z kości, dlatego niewiele szczątków tej ryby przetrwało do naszych czasów. Zęby megalodonów to największe rybie zębiska. Ich długość sięgała 18 cm. Spośród znanych nam mieszkańców oceanów nikt nie ma i nie miał tak wielkich zębów.
Z kształtu przypominają one uzębienie żarłacza białego, jednak trzykrotnie przekraczają ich rozmiar. Prawdopodobnie długość ciała megalodona dochodziła do 16 metrów. Jego masa zaś mogła sięgać 47 ton. To czyni z megalodona największą znaną nauce rybę. Gdy słyszymy o mięczakach, wcale nie wyobrażamy sobie niczego przerażającego, może z wyjątkiem mitycznego krakena. Niegdyś ziemię naprawdę jednak zamieszkiwały ogromne mięczaki siejące postrach wśród mieszkańców oceanu. Cameroceras to rodzaj gigantycznych głowonogów żyjących w epoce Ordowiku 470 do 440 milionów lat temu. Muszla Camerocerasa osiągała 9 do 10 metrów, czyli razem z mackami ten olbrzym mógł mieć 11 metrów długości. Stosunek długości muszli do długości ciała wynosił więc 90%. W twardej, przypominającej stożek muszli, bezpiecznie krył się płaszcz stworzenia, czyli główne ciało mięczaka. Składająca się z miękkiej tkanki mięśniowej głowa, Camerocerasa, mieściła się w jej ujściu. U podstawy głowy, podobnie jak u współczesnej mątwy, rosły macki, którymi głowonóg mógł chwytać ofiary i trzymać je w czasie pożywiania się. U podstawy macek, wewnątrz otworu gębowego, znajdował się twardy, zrogowaciały dziób, którym zwierzę mogło wgryźć się w ciała ofiar. Był on na tyle silny, że mógł rozbijać twarde skorupy innych głowonogów, a nawet opancerzone egzoszkielety skorupiaków. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.